Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Zapytaj Mobzillę. Kolejnym maseczkowym, kolejnym wyjazdowym. Dzisiaj jestem w Łomży. Nie, żartuję, jestem tak naprawdę w Krakowie, oczywiście w najbardziej charakterystycznym miejscu Krakowa, czyli na rynku w Krakowie. Myślę, że wszyscy znacie to miejsce. Zobaczymy, czy moja wiedza na temat Krakowa jest na tyle rozsądna, żeby wam cokolwiek opowiedzieć o tym miejscu, natomiast mam nadzieję, że to się uda. Odcinek jest sponsorowany przez Vivo i Vivo X51 nagrywam ten odcinek. Zobaczymy, jak ten telefon sobie radzi w takich ciemnych warunkach, bo powiedzmy sobie, światło tutaj nie ma specjalnie dużo. Możemy przetestować gimbalowe możliwości tego sprzętu. Za kamerą, jak wcześniej, jest Marcin, jak w poprzednim odcinku. Cześć Marcin. Cześć i czołem. Marcin tym razem nie ma herbatki, co uważam jest błędem, bo jest zimno. Natomiast może jakąś po drodze znajdziemy, zobaczymy, poszukamy. Ale żeby nie przedłużać, jedziemy z pytaniami. Ten budynek, który jest przed nami, pewnie wszyscy poznajecie. To jest krakowski kościół mariacki. Bardzo charakterystyczny z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że z wyższej wieży co godzinę przez całą dobę rozlega się hejnał. Hejnał, który jest przerywany gwałtownie w pewnym momencie na pamięć tego, że kiedyś jakiś Tatar przestrzelił chłopa, który grał na alarm. A pierwsze pytanie brzmi, jak się zakończyła twoja przygoda z fioletowymi? Przyjaźnie czy raczej nie? Ostre na początek, pytał Łukasz Cieciorowski. Absolutnie przyjaźnie, Łukasz. Ja się rozstałem w dobrej komitywie. Jak pewnie wiecie, teraz technologicznym youtuberem, który współpracuje z Playem, jest Bartek Kułakowski, czyli Bartek z kanału Mobileo. I z Bartkiem się przyjaźnie ściągła z osobami, które pracują w Playu, więc absolutnie pozytywnie. Marek Ladaczyński pyta z kolei, czy Bravo to topowa wersja Sport z magicznym guzikiem Sport. Tak, jak najbardziej, to jest ta najbardziej topowa wersja Sport. Lenny Valentino zapytuje, czy będzie kiedyś seria z bratem również przed kamerą. Fajnie, jakbyście zrobili odcinek, gdzie na luźno rozmawiacie niekoniecznie o telefonach czy elektronice, ale o innych rzeczach. Widz chętnie by was poznał. No to słuchajcie, poznajcie Marcina. Cześć Marcin. Cześć, Marcin jest przed kamerą. Tak mówię, szkoda, że Marcin nie ma dzisiaj herbatki. Popracujemy zaraz nad tym. Kolejne pytanie brzmi, jak to robisz, że cię nie parują okulary w maseczce? Dla mnie to utrapienie, żadne patenty nie działają jak do tej pory. Obawiam się, że parują. Jedynym patentem, jaki jest w miarę skuteczny, jest po prostu zsunąć sobie okulary z nosa i właśnie to zrobiłem w tym momencie. Testowałem jakieś spray do okularów, ale one działają tylko połowicznie. A tymczasem kolejne pytanie brzmi, czy pracując w salonie Play miałeś poczucie, że sprzedajesz telefony naprawdę warte swojej ceny? Pozdrawia była konsultantka Play, która ma swoje zdanie w tym temacie. Ciekaw jestem twojego zdania, natomiast rzeczywiście do pewnego momentu mogę odpowiedzieć, że tak. Był taki moment, w którym sieć była bardzo przyjazna dla klientów, w momencie, w którym się rozwijała i rzeczywiście mogłem polecać najlepsze możliwe wybory dla klientów, dlatego później klienci do mnie wracali, tak sobie lubię myśleć. Natomiast od któregoś momentu, jasne, sprzedaż stała się ważniejsza niż cokolwiek innego, więc uważam, że pod koniec mojej pracy w salonie Play już tak nie było. Marcisz Szymera zadaje trudne pytanie. Cieszę się, lubię trudne pytania. Przyznaj się, ile zarabiasz. Dokładnie oczywiście nie powiem. Natomiast mogę powiedzieć, że to jest 5 cyfr i nie jedynka jest z przodu, więc da się zarobić na YouTubie dobre pieniądze. Jeżeli tylko macie ochotę, zapraszam. Ciekawa przygoda. A tak w ogóle ten szklany wytwór przed nami to jest piramida, pod którą są podziemia, to znaczy muzeum pod rynkiem. Poziom rynku na przestrzeni lat zmienił się bardzo. Kiedyś to było miejscami nawet 5 metrów niżej. Więc jakiś czas temu, jeśli dobrze pamiętam, z 10 lat temu, otwarto muzeum, do którego wejście jest gdzieś tam i można sobie pochodzić po podziemiach rynku. A tymczasem kolejne pytanie, kolejne trudne. Czy wstydziłeś się kiedyś jakiegoś materiału, bo był na przykład źle nagrany, nie dałeś z siebie wszystkiego, zaliczyłeś jakąś gafę i chciałeś ten materiał usunąć? Oczywiście, takich materiałów jest mnóstwo. Ja kiedyś nawet miałem takie powiedzenie, że tydzień w Mobzilli bez fuck-upu to jest tydzień stracony. No i rzeczywiście, jak sobie poprzeglądacie niektóre odcinki, to albo dźwięk jest zrypany, albo czegoś nie usunąłem w montażu, albo jakaś klatka się gdzieś zaplątała. Więc jasne, jest ich mnóstwo. Zmieniamy scenerię, to znaczy obróciłem się po prostu, idziemy w stronę Sukiennic. Sukiennice pewnie też znacie, jeżeli ogarniacie Kraków choć trochę. To jest centralny budynek stojący na rynku, który kiedyś był, powiedzmy, targiem. Obecnie też jest targowiskiem. Można tam wejść do środka i kupić jakieś pamiątki. Jest też gdzieś tutaj muzeum, ale gdzie się do niego wchodzi, nie pamiętam zupełnie szczerze. A Amanda zadaje pytanie. Mój mąż kazał wróć. Prosił, aby zapytać cię o pracę w salonie Play, ponieważ sam kierowniczy w jednym z salonów. Dużo pytań o Play dzisiaj. A mianowicie, jak naprawdę temu pracowałeś w Play, co ci skłoniło do zmiany tej pracy? I pozdrawiają mnie obaj pracownicy. Dziękuję, pozdrawiam również. Pracowałem, jeżeli dobrze pamiętam, jakieś 3-4 lata temu ostatnio. A do zmiany pracy nakłonił mnie po prostu brak czasu. Pomiędzy YouTubem, życiem prywatnym i jeszcze pracą w Playu nie było go absolutnie zupełnie, więc trzeba było jedną rzecz skończyć. O, Marcin znalazł wejście do muzeum. Jest tu. Przechadzając się po Sukiennicach, odpowiem na pytanie Tomasza Lewandowskiego. Czy przewidujesz nagrania z innymi youtuberami, jak na przykład Majster Piżu? Takie recenzje w pojedynkę są monotonne, może przydałoby się coś nowego, świeżego. Rozmowy, dyskusje, kłótnie.
bardzo chętnie. Tylko jak to zrobić teraz w dobie pandemii? Nie do końca wiem. Cześć, Azuch pyta. Testujesz smartfony nawet po kilka tygodni, miesięcy. Często zdarza się, że telefony po aktualizacjach działają gorzej. Aż pewno, że tak się zdarza. To się nazywa planowane postarzenie produktu i do niedawna było ultra popularne i myślę, że ciągle jest ultra popularne, natomiast występuje często dopiero po kilku miesiącach albo kilkunastu miesiącach od zakupu jakiegoś sprzętu, więc ciężko mi jest je zaobserwować na bieżąco. Dlatego, jeżeli wiecie, że jakiś telefon działa po dłuższym czasie od premiery gorzej niż na początku, zawsze dawajcie znać w komentarzach pod danym filmem, pod daną recenzją, po to, żeby ostrzec innych użytkowników albo inne osoby, które zastanawiają się, czy sprzęt kupić. Tygrys UAV pyta, czy kiedyś zdarzyło ci się, że producent miał pretensje o złą cenę. Na końcu recenzji nie zawsze polecasz, że czasem nawet odradzasz kupno smartfona czy innego urządzenia. Takiej zupełnie wprost wyrażonej chyba ani razu, natomiast słyszałem o takich sytuacjach. Gdyby kiedyś zadzwonił, rozkręciłbym gigantyczną dramę na YouTubie i miałbym super ilość wyświetleń, więc zapraszam. Jak ktoś ma ochotę od jakiegoś producenta, to bardzo, bardzo proszę. Podążając za Marcinem, odpowiem na pytanie Kamila Grzeli. Czy często dostajesz propozycje filmów sponsorowanych, w których miałbyś promować sprzęt i mówić jedynie w superlatywach? Czy znają już twój obiektywizm i mówienie bez ogródek o produkcie jak jest? Myślę, że ta druga opcja. Chyba od naprawdę bardzo długiego czasu nie zdarzyło mi się dostać propozycji, czy też powiedzmy instrukcji, że mam mówić tylko i wyłącznie pozytywnie o jakimś sprzęcie. Wszyscy, którzy zgłaszają się do mnie w temacie zorganizowania jakiegoś filmu na jakiś temat, wiedzą, że i tak powiem, co będę chciał, więc myślę, że działa to dokładnie tak, jak powinno. A tutaj macie sukiennice w dobie pandemii, zamknięte na cztery spusty. Zresztą i tak jest już późno, więc pewnie i tak byłyby zamknięte. Ciekawe pytanie od użytkownika Slav Wier. Co sądzisz o urządzeniach refurbed, czyli warto zainwestować w taki sprzęt? Tupie mi po głowie iPhone 11 Pro. Pozdrawiam. Dla osób, które nie wiedzą, co to są urządzenia refurb, to są urządzenia odnowione, odświeżone, czyli takie, które na ogół są przepakowane w nowe obudowy. No i rzeczywiście można je kupić na ogół w dużo niższych cenach. Problem z nimi mam tylko jeden. Jeżeli są opisane jako refurb, nie ma problemu. Każdy, kto je kupuje, kupuje na własną odpowiedzialność, ale często jest tak, że są sprzedawane jako nowe. Więc wystrzegajcie się wszystkich ofert na Allegro z telefonami sprzed wielu, wielu lat, które nie mają prawa być nowymi sprzętami, opisanymi jako nowe. To nie są telefony nowe na 99,9%, tylko właśnie telefony odświeżane. Nie wiadomo z ilu złożone, nie wiadomo z jakich komponentów, czy oryginalnych, czy nie, i nie wiadomo ile dokładnie przeszły. Gdyby ktoś miał wątpliwości, że krakowski rynek jest naprawdę duży, to teraz możecie sobie popatrzeć na tę przestrzeń przed nami i możecie też zobaczyć, jak Vivo X51 nagrywa w nocy. To jest naprawdę ciemno. I po drugiej stronie tegoż rynku stoi sobie wieża ratuszowa. Kiedyś był tutaj pełen ratusz, ale niestety był się zmył. I teraz można sobie na nią popatrzeć, też jest charakterystycznym miejscem w Krakowie. Sarna zadaje pytanie, czy Ross i Rachel mieli przerwę. Oczywiście, że mieli, to jest zupełnie jasne. Przemek Krystek pyta, jak nazywał się pies Rzeckiego w lalce Prusa. Ha! Zdziwko! Wiem, że to jest pytanie podchwytliwe. Rzecki nie miał psa. Użytkownik Kejzy pyta, wolisz lato czy zimę? Zapytaj mi Marcina, co wolisz? Oczywiście, że zimę. Bo można pić herbatkę? Czy po prostu? Idziemy szukać. Idziemy dalej, bo się zastaliśmy. Chodźmy, Marcin, w stronę głowy. Zaraz wam powiem o głowie. Tymczasem kolejne pytanie. Tęsknisz za osłonami do aparatów jak w K550i? Dla młodszych widzów, którzy nie wiedzą, tak kiedyś dało się zasłaniać aparaty, żeby się nie porysowały. Później rzecz zginęła. Sam nie wiem czemu, chyba dlatego, że po prostu dodawało to grubości telefonowi. Więc niespecjalnie tęsknię. Zresztą wiele telefonów ma teraz naprawdę dobre szkło na aparatach. Wyjątkiem niechlubnym było LG G6, które rysowało się od samego patrzenia. Ale tak to na ogół nie mam problemu z tym, że jakiś telefon jest porysowany na obiektywie. Pytanie od Ernesta Michny. Co najbardziej sobie cenisz w twojej smartfonowej pracy? Możliwość współpracy przy ciekawych projektach, premierowe konferencje, a może przywilej bycia najbardziej znanym Olkszczaninem. Najbardziej znanym Olkszczaninem nie jestem, ponieważ muszę was poinformować, ksiądz Rydzyk jest z Olkusza, więc przegrywam od razu na starcie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, to odpowiedź brzmi tak i tak. Słuchajcie, jest i głowa. Głowa to tak naprawdę jest rzeźba. To jest rzeźba pod tytułem Eros splątany, jeżeli dobrze pamiętam. Możecie sobie sami wymyślić, czemu on jest splątany i czemu akurat Eros. Natomiast turyści wchodzą do niej do środka, bo jak widzicie jest pusta, albo nie widzicie, i robią sobie zdjęcia w tych oczodołach. Wiesz pan, czemu leży na boku? Czemu leży na boku? Bo wypiła za dużo herbatki. Możliwe. Kolejne trudne pytanie. Jaki jest rekordzista półki wstydu? Ha, nie mam bladego pojęcia, ale podejrzewam, że jakiś chiński telefon, który dostałem bardzo dawno temu prosto z Chin i przeleżał sobie na niej pewnie ze 2 albo 3 lata. Mam kilka takich, które się niestety nie włączają, bo baterie w nich padły. Półka wstydu nazywa się półką wstydu nie bez powodu. Którym telefonem nie bałbyś się wbić gwóźdź, a którym telefonem miałbyś ochotę to zrobić? Na pewno bardzo chętnie próbowałbym wbić każdym gufonem, który wpadł mi w ręce, natomiast obawiam się, że sprzęty by się rozpadły. A jeżeli chodzi o to, którym bym się nie bał, to myślę, że hamerami od iPhone'a. One są naprawdę twarde. Przy czym oczywiście, gdybyście to robili wyświetlaczem, to każdy telefon można rozbić. Nie ma telefonów niezniszczalnych.
idziemy w stronę światła. Kolejne pytanie. Jak będzie nowe autko, to może pojawi się test na kanale. Nie wiem, czy mam odpowiednią wiedzę na temat samochodów. Prędzej Marcin tutaj mógłby się wypowiadać. Natomiast myślę, że samochód gdzieś się pojawi. Pewnie na jakichś zdjęciach albo może gdzieś w tle tego, co robię. Adam Wieczorek ma ciekawe, aczkolwiek długie pytanie. W związku z tym, jeżeli chcecie przeczytać w całości, to sobie zastopujcie. Pyta o mikrochip i możliwość powiedzmy implementacji ludzi pod kątem rozszerzenia ich możliwości w ten sposób. Czy bym chciał? Nie wiem, poczekałbym chyba na początek na informacje od osób, które już to zrobiły, jak to działa i czy są jakieś skutki uboczne. Natomiast czy to jest przyszłość? Myślę, że tak. Niko Rajski pyta, czy grałem kiedyś w Minecrafta. Nie, osobiście nigdy nie grałem, natomiast oglądałem naprawdę godziny różnorakich relacji PewDiePie'a, który gra w Minecrafta i jest przy tym mega pocieszny, więc gorąco zachęcam, subujcie PewDiePie'a. Michał Czapiewski pyta z kolei, co sądzę o elektronice modułowej. Czy po latach niepowodzeń modułowe smartfony kiedykolwiek powstaną? Nie, myślę, że nie. To już było wypróbowane kilka razy. Ostatnio próbowała Motorola. Pomysł też spalił na panewce. Ludzie po prostu tego nie chcą. Albo inaczej, technologia rozwija się tak szybko, że sama modułowość nie ma sensu, bo moduły trzeba do czegoś podpinać i ta baza po prostu się starzeje. Czy takie filmy jak ten będą co tydzień, czy bardziej co miesiąc? Bo po komentarzach widać, że być muszą. Myślę, że co miesiąc. Jak widzicie, teraz nie wyrobiłem się dokładnie z miesiącem, ale kolejny odcinek jest. Kolejne też się będą pojawiać. Wiecie, podróżowanie w czasach pandemii jest trudniejsze, więc mam nadzieję, że ta przeszkoda zniknie w najbliższym czasie. Ale tak, mnie też ten format z chodzeniem i gadaniem do kamery się spodobał, więc na pewno będzie wracał. Znowu obchodzimy sukiennicę, tym razem bokiem, a nie przez środek. I przed nami jest kościółek świętego Wojciecha. Pamiętam, że kiedyś było pytanie w milionerach, na pewno jakąś wysoką stawkę, jak nazywa się kościół, który stoi na płycie rynku w Krakowie. I jeżeli dobrze pamiętam, osoba, która odpowiadała na to pytanie, powiedziała, że Mariacki, ale Mariacki stoi obok płyty rynku, a na płycie rynku stoi właśnie ten malutki kościółek. Robert, pozdrawiający z Krakowa, ma tymczasem ciekawą historię. W czasie pandemii uczy seniorów obsługi smartfonów i pyta, na jakim najłatwiej byłoby pokazywać im różne funkcje. Myślę, że na każdym, który ma tryb prosty. Tryb prosty to jest naprawdę fenomenalna rzecz dla osób, które zaczynają swoją przygodę ze smartfonem. Takie tryby proste znajdziecie w większości obecnie sprzedawanych smartfonów, na przykład w Xiaomi albo w Huawei. Tak na marginesie, przez rynek przebiega trakt królewski, który prowadzi aż na Wawel. W tamtą stronę trzeba by iść ulicą Grodzką. Michał Wasilewicz pyta, dokąd nocą tu ptajesz, biorąc pod uwagę, że posiada przy sobie smartfon z modułem GPS, a także oferujący obsługę AGPS, GLONASS, Beidou oraz Galileo. No tam, gdzie chce, bo każdy z tych systemów nawigacyjnych doprowadzi go dokładnie w miejsce, które sobie zaplanuje. Piotr J. pyta, czy mamy w Olkuszu lub niedalekiej okolicy jakiś świetny zamek. Tak, mamy jak najbardziej. Zamek w Rapsztynie. Gorąco zapraszam. Obecnie w remoncie, ale za jakiś czas ma być odremontowany i znowu otwarty do zwiedzania. A Stanisław Rekosz ewidentnie coś przegapił, ponieważ pyta, czym jest półka wstydu. Półka wstydu to jest półka, na której leżą wszystkie telefony, które powinienem był przetestować, ale ich jeszcze nie przetestowałem. W dużym skrócie. W ogóle jakaś strefa dobrych pytań. Czy pomyliłeś kiedyś telefon z jedzeniem, na przykład kanapką? Nie. A kolejne pytanie brzmi, czy twój brat Marcin jest z tobą spokrewniony? Tak. Skończyły nam się rzeczy do pokazania na krakowskim rynku, idziemy w stronę małego rynku. A nie, jeszcze jest pomnik Mickiewicza przed nami. Pamiętacie, jak w ostatnim odcinku mówiłem wam, że każde miasto ma takie miejsce, które służy ludziom do umawiania się na różnorakie spotkania? No to właśnie w Krakowie ludzie często spotkają się pod Mickiewiczem. Szwagier Kolaska tymczasem zauważa, że na tym nagraniu mam bardzo przyjemną barwę głosu. Trochę basu i jakby tak radiowo. Tak się składa, że mikrofon, którym nagrywam teraz odcinki, to jest Sennheiser za kupę hajsu, więc powinien być ok. Wcześniej to była Esperanza za 7 zł, która służyła mi przez 10 lat. Naprawdę genialny sprzęt. Zaraz idziemy na mały rynek, a tymczasem kolejne pytanie od Patryka Szcząszcza. Do jakiej piosenki ostatnio tańczyłeś i śmiałeś się do rozpuku? Marcin to widział przy okazji Sylwestra. To myślę było pewnie jakieś Coco Jumbo albo Zakręcona. Ewentualnie Ty masz mnie za głupią dzikuskę. To jest hit. Pytanie od Strajzera. Czy zdarza się, że jesteś rozpoznawany na ulicy i ktoś Cię zagaduje? Jeśli tak, to jaka była najciekawsza rozmowa? Tak, zdarza się. I to są na ogół bardzo przyjemne interakcje, bo ktoś mówi, że pomogłem w wyborze jakiegoś telefonu. Jeszcze nikt mnie nie zrypał, że doradziłem źle, więc to jest mój osobisty duży sukces. A najciekawsza rozmowa to była rozmowa ze strażnikami przy Pałacu Prezydenckim. Kiedyś robiłem zdjęcie Pałacu Prezydenckiego i okazało się, że jeden ze strażników mnie rozpoznał, więc to było ciekawe. Maciejowy pyta z perspektywy fotografa, czy na zdjęcia Olkusza i okolic biorę tylko jeden telefon, czy przeciwnie, mam ich całą walizkę z półki wstydu i wyglądam jak japoński turysta. Zdecydowanie to druga opcja. Słuchajcie, ja też do niedawna bardzo często tłukłem telefony. Teraz ostatnio udaje mi się robić to znacznie rzadziej. Natomiast często wynikało to właśnie z tego, że miałem przy sobie 5 telefonów, którymi próbowałem żonglować, robiąc różne takie zdjęcia. I dlatego też często w recenzjach są kadry dokładnie takie same, mimo że telefony są inne. To jest cała tajemnica. Natomiast ostatnio staram się rzeczywiście brać tych telefonów ze sobą mniej. Właśnie dla bezpieczeństwa, żeby już niczego nie rozpiżyć.
A Lukas Jack pyta, czemu nie soczewki, tylko okulary noszę. Dlatego, że bez okularów wyglądam jak telewizor bez ekranu. Kiedyś pokazywałem na kanale. Jak ktoś znajdzie ten odcinek, to gratuluję. Spacerując sobie obok Kościoła Mariackiego, odpowiem na pytanie Kevina Bieńka. I to jest ciekawe pytanie. Ja już zajawiałem ten temat przed sekundą. Czy jako prawdziwy wyjadacz na scenie recenzenckiej zastanawiasz się nad zmianą formatu swoich recenzji? Od siebie dodam, że bardziej kreatywne filmy, na przykład nie Antyfana czy Michała Pisarskiego, wydają się ciekawsze pod względem stylistycznym. Za to moje recenzje ceni za rzetelność. Dziękuję Ci bardzo, Kevin. Tak, jak najbardziej. Zastanawiałem się od dłuższego czasu, natomiast ostatnio nawet w wywiadzie dla jednego z portali o tym mówiłem. Czuję się niewolnikiem swojego formatu. To znaczy, uważam, że moje recenzje są wartościowe, dlatego że często są szczegółowe i odpowiadają na różne pytania, które mogą ciekawić różne osoby z różnych grup docelowych, jeżeli można tak powiedzieć. Natomiast rozumiem, że opisywanie w kółko tych samych segmentów, zawsze tych samych, może być monotonne dla osób, które chciałyby obejrzeć kilka takich filmów pod rząd. Więc z jednej strony to pozwala porównać łatwo jakieś telefony, a z drugiej jest monotonne. Pytanie do Was, doradźcie, co zrobić? W którą stronę pójść? Jeszcze nie wymyśliłem żadnego genialnego pomysłu, jak rozwiązać ten problem. Jakbyście na coś wpadli, to podpowiedzcie. Marcina ciekawi ten zabytek i wszedł za łańcuch, nie wiem czy wolno. Natomiast Karola Jankowskiego ciekawi, czy mogę powiedzieć, ile testujących sprzętów zostało nieodebranych po konkursach. Kilka tak, natomiast zawsze jeżeli coś zostaje po jakimś konkursie, bo ktoś się po to nie zgłosił, wyłaniam nowego zwycięzcę, więc nic straconego, nic nie zostało, także leży gdzieś tam u mnie na półce, wszystko poszło w odpowiednie ręce. Przemysław Braksator pyta, co znajduje się na półce wstydu? I to jest ciekawe pytanie. Słuchajcie, może chcielibyście obejrzeć taki odcinek o półce wstydu i jakie są na niej skarby? Jeśli tak, napiszcie w komentarzach. Kuna Workowata, którą serdecznie pozdrawiam, bo pamiętam ten nick z Zapytaj Mobzilla sprzed lat, zadała mi kod do rozszyfrowania. Ja oczywiście wiem, co tu jest napisane i jest też pytanie do Marcina. Marcin oczywiście też będzie wiedział, co tu jest napisane. Obaj używaliśmy starych telefonów klawiszowych, więc proszę Cię. Czy uważasz, że postęp technologiczny zawsze ma pozytywne skutki? A co z rozleniwieniem się społeczeństwa, brakiem umiejętności korzystania z na przykład mapy? Jasne, oczywiście, sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Postęp technologiczny nie zawsze ma tylko pozytywne skutki, natomiast jest nieubłagany. Nic się z nim zrobić nie da. Więc cóż, walczyć też nie ma sensu. Weszliśmy na Mały Rynek. Mały Rynek to jest taki plac obok dużego krakowskiego rynku, który jest w istocie mały. Ciekawostka. Gdzieś tutaj wchodziło się do bramy i tam studiowałem. Więc pozdrawiam wszystkich, którzy studiowali ze mną. A jak Kraków, to wiadomo, że gastronomia i mam dwa gastronomiczne pytania. Czy lubię schabowe? Tak, lubię. Kiedy będzie można z Tobą coś wypić? Z kolei pyta Łukasz Bernacik. Nie wiem, jak mnie spotkasz, to zagadaj. Się ugadamy jakoś. Piotrek S. pyta, jakie miasto w Polsce, które odwiedziłem, zrobiło na mnie największe wrażenie? Jakie miasto chciałbym jeszcze zobaczyć? Druga część tego pytania jest ciekawsza. Lublin na przykład bardzo bym chciał zobaczyć. Kazimierz nad Wisłą też chciałbym zobaczyć. A jeśli chodzi o pierwszą część, to oczywiście Kraków. Kraków jest absolutnie najpiękniejszym polskim miastem. Natomiast z ciekawostek, gdybyście byli w okolicy, to polecam Wam serdecznie Landskronę. Naprawdę, prześwietne miejsce. Adrian Szafraniec pyta, czy dźwięk do poprzedniego filmu był nagrany Oppo? Tak, był jak najbardziej i dźwięk do tego filmu jest nagrany Vivo X51. No i oczywiście mam na sobie maseczkę, więc to też nie pomaga. W tle leci Hey Now, natomiast Rezok.pl ma pytanie o konsolę, czy jakąś posiadam, jakie są moje ulubione gry. Nie będę jakoś, powiem Ci, specjalnie nowoczesne. Posiadam konsolę, która nazywa się NES, czyli tak zwanego Pegasusa, tego wiecie, mini, który jakiś czas temu uświęcił triumfy sprzedaży. Natomiast moją ulubioną grą w chwili obecnej jest Kontra, którą próbuję przejść na trzech życiach. Kiedyś przechodziliśmy z Marcinem za dzieciaka. Rafał Walczak pyta, czy tęsknię za jakimś systemem operacyjnym, na przykład Windows Phone albo BlackBerry OS i czy widzę jakąś szansę na nowego konkurenta dla Androida i iOS. Szansa jest tylko jedna, czyli wiecie, ten system od Huawei, który się tworzy w bólach od dawna. Ponoć już niektórzy go widzieli, ja ciągle nie. Natomiast czy tęsknię za czymś? Tęsknię za innowacyjnością Windowsa Phone i za jego prostotą. To był dziwny system i okaleczony przez wiele tematów, natomiast naprawdę ciekawy. Wchodząc z mojego rynku w ulicę Stolarską, mijamy ponownie rynek, on tam jest. Natomiast OlkYT pyta, ile razy jakaś firma zaproponowała mi barter. Wiele razy, natomiast na ogół, jeżeli mogę sobie zostawić jakiś telefon po teście w ramach właśnie barteru, to rozdaję go w konkursie, więc on trafia do Was. A jakbyście kiedyś szli naszymi śladami i się zgubili, to możecie się odnaleźć, znajdując właśnie tę knajpę, która ma bardzo ciekawą nazwę i bardzo praktyczną. Ciągle jeszcze nie znaleźliśmy herbaty, ale jest pytanie o herbatę. Marcin, jaką piłeś herbatę w poprzednim odcinku Zapytaj Mobzilla? Nie pamiętam. Czy ona była malinowa, czy ona była owocowa? Nadal nie pamiętam.
A tymczasem pytanie od Maxa. Czy jak mówię o wodoodporności, wodoszczelności, to ją testuję? Czy opieram się tylko na informacjach producenta? Testowanie tego już nie ma sensu. Jedyne, co mogę przetestować, to włożyć telefon po prostu pod kran. Natomiast tak czy siak, myślę, że większość telefonów, które mają standard IP68 czy IP67, spokojnie takie tortury wytrzymają. Łukasz Krajewski zahacza z kolei o politykę. Czy uważa, że Huawei odzyska wsparcie Google po zmianie prezydenta USA? Nie mam pojęcia. Natomiast jeżeli miałbym obstawiać, to powiedziałbym, że nie. Sądzę, że cała administracja amerykańska nie jest specjalnie przychylna Huawei. Pytanie od Konrada Antosika. Kiedy w końcu ceny nowych flagowców wrócą do przyzwoitego poziomu? I bardzo podobne pytanie od drugiego użytkownika. Nie mam bladego pojęcia. Miałem nadzieję, że rok 2021 przyniesie jakieś bardzo pozytywne zmiany w tym temacie. Natomiast pierwsze pogłoski nie są specjalnie optymistyczne. Zobaczymy, co będzie dalej. Karol Trela pyta, kiedy cross z klawiaturem. Kilka crossów z klawiaturem już było, ale może jakiś rzeczywiście w najbliższym czasie. Zadzwonię do niego, zobaczymy, co powie. A tymczasem pytanie od Jaru OP. Czy miałeś w planach przeprowadzkę do Warszawy? Prawie każda znana osoba koniec końców osiada w Warszawie. Zastanawiałem się nad tym jakiś czas temu, natomiast doszedłem do wniosku, że nie ma to sensu. Zarabianie pieniędzy w Warszawie i wydawanie ich w Olkuszu to jest bardzo pozytywna rzecz. Wychodząc z Placu Dominikańskiego, przed sobą mamy Urząd Miasta i Gminy i mamy też kolejną piękną choinkę, a także następne pytanie. Od Robika 557 zresztą. Kogo lubisz śledzić na polskim tech YouTubie? I Robik pozdrawia. Pozdrawiam również. Myślę, że żadnej niespodzianki nie będzie tutaj. To są wszystkie te nazwiska, które również wy znacie. Lubię zaglądać do Kuby Klawitera. Lubię zaglądać na tabletowo. Oczywiście lubię zaglądać do Roberta Nawrockiego, do Michała Pisarskiego, do Nieantyfana, do Piża. I pewnie i tak o kimś zapomniałem. I to jest dobry moment, żeby przeczytać ostatnie pytanie. Tak, to ja pytam, czy herbatka, którą trzymam w kubku podczas recenzji, wystyga do końca nakręcenia odcinka? Oczywiście, że wystyga. Natomiast przypomniałeś mi tym pytaniem, że my ciągle nie zleliśmy herbatki. Wszystko jest zamknięte. Jesteśmy pod jednym z miejsc, w którym herbatka może być, więc zaraz się tutaj skierujemy. W związku z tym się z wami żegnamy. Marcin się również żegna. Trzymajcie się, cześć. A ja mam dobrą informację, bo oczywiście, tak jak widzicie w tytule, jest konkurs, który można wygrać, Vivo X51. W związku z tym zapraszam do zabawy. Jak zawsze wszystkie szczegóły są w opisie. Trzymajcie się, cześć.